Szanowni Państwo, przedstawiamy rysunek biegacze z 1973 roku Marii łuszczkiewicz wybitnej graficzki i malarki, której pracę mamy przyjemność regularnie przedstawiać w naszej galerii. Łuszczkiewicz-Jastrzębska studia odbyła na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1951 1954 Dyplom zrobiła w pracowni profesora Tadeusza Kulisiewicza w 1954 roku. Przez kilka lat była też członkiem grupy Kardasz. Początkowo zajmowała się głównie technikami metalowymi, zwłaszcza zaś suchorytem, w którym osiągnęła znaczące mistrzostwo. W latach 50. i 60. ukształtowała swój styl. W abstrakcyjnych pracach wykorzystywała delikatne kreski i plamy, tworząc nieco pejzażowe kompozycje, w których pojawiają się też bardziej realistyczne przedstawienia np. ludzkich sylwetek. W późniejszym okresie Suchoryt zaczął ustępować rysunkowi, a w pracach pojawił się także kolor, ale też bardziej realistyczne przedstawienia, czego przykładem jest Prezentowana przez nas dzisiaj praca. Łuszkiewicz-Jastrzębska miała liczne wystawy indywidualne w kraju i za granicą. Brała też udział w kilkudziesięciu ważnych wystawach zbiorowych w Polsce i poza krajem. Jej dzieła znajdują się m.in. w muzeach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz za granicą, a także w kolekcjach prywatnych w wielu krajach Europy i Ameryki. Można też nadmienić, że jej prace były reprodukowane w ważniejszych albumach poświęconych grafice polskiej, w tym Ireny Jakimowicz współczesnej grafice polskiej czy pięciu wiekach grafiki polskiej. Dziś natomiast mamy przyjemność przedstawić wartą uwagi abstrakcyjną pracę łuszkiewicz Jastrzębskiej. Serdecznie polecamy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Do w dzieła sztuki, antyki, grafika artystyczna i propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.